I ja dzisiaj za tą lekcję dziękuję, dzisiaj rozumiem, z czego to wynikało, ale od tamtego momentu zaczęła się moja zmiana i zaczął się najbardziej wartościowy mój nawyk. Dochodzę do momentu, gdzie jadę na szkolenie firmy i patrzę na ludzi młodszych ode mnie. Takich samych ludzi jak ja i zarabiali 30-50 tysięcy złotych. To była satysfakcja, to było paliwo, które tutaj. Czułem bardzo mocno i to napędzało. Wdrożyłem ileś ludzi do, do, swoje, do swojej grupy sprzedażowej, zacząłem zarabiać większe pieniądze, zacząłem widzieć rozwój, który był w praktyce. Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są loże kapitalistów. Dołącz do zamkniętej społeczności doświadczonych przedsiębiorców, buduj wartościowe relacje i zdobywaj unikalną wiedzę, która uczyni Twój biznes jeszcze silniejszym. Święto Kapitalizmu. Konferencja dla skutecznych przedsiębiorców, którzy cenią merytorykę, kontrowersyjny, mocny humor i zorganizowany networking. Jako jedyni w Polsce umiemy to łączyć. Kup bilet tylko, jeśli jego cena nie robi na Tobie wrażenia. Ligi do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Adrian Grzycki, Przygody Przedsiębiorców, dzień dobry. Dzisiaj będzie jedna z moich ulubionych historii, jeden z moich ulubionych rodzajów historii, ponieważ nasz dzisiejszy gość zarówno przeżył półtora miliona długu, przeżył okres depresyjny oraz... Dzięki edukacji, konsekwencji, ciężkiej pracy oraz wybieraniu właściwych nawyków oraz szlifowaniu ich doprowadził do tego, że stał się zarówno majątym człowiekiem, oraz osobą, która zbudowała z fantastycznymi ludźmi bardzo dochodową firmę w ekstremalnie krótkim czasie. Jak to zrobił? Opowie on już sam zabierając nas w historię swojego życia, gdzie po drodze będzie nam wskazywał jakie nawyki pojawiały się na przestrzeni Lat jego kariery zawodowej, które pozwoliły mu zbudować obecną wersję, którą jest Mateusz Hejkowski. Dzień dobry. Cześć Adrian, witam, witam widzów, witam słuchaczy. Gdzie rozpoczyna się Twoja historia? Możemy pominąć etap przedszkola? <noise> Moja historia zaczyna się od depresji. Tak naprawdę mhm. od momentu, w którym zbankrutowałem, straciłem wszystko. Bo był taki moment, gdzie w wieku 22 3 lat prowadziłem firmę, zarabiałem pieniądze, myślałem, że świat leży u moich stóp. Teraz jakby wszystko już jest tak, jak sobie... Już z górki. Po... Już z górki, już teraz będzie dobrze. No ale oczywiście tam nie było umiejętności zarządzania pieniędzmi. Ja cały czas powtarzałem, że upadek to była wina tego, że nie wypłacono mi pieniędzy. Tu nie było mojej winy. Ale dzisiaj z tego poziomu świadomego już wiem, że to zarządzanie było na tyle słabym poziomie, że jak mi nie wypłacono, po prostu się rozłożyłem. Zbankrutowałem, depresja, długi, problemy. 130 kilowagi. Mm. I naprawdę bardzo ciężki okres. Czy Dzisiaj, jakimś wzroście? 1,86 m. To, to troszeczkę ekstra, nie? Dzisiaj ja wiem, że to była najważniejsza. Ja się nie boję tego słowa. Najważniejsza lekcja, którą dostałem od życia. Ja w tamtym momencie patrzyłem na siebie w lustro, i mówię sobie, Nie, no jak można się doprowadzić do takiego stanu? Przecież przed chwilą ja byłem gość, ja byłem człowiek, taki, którego sobie wymarzyłem. Taką postać wykreowałem w swojej głowie, a teraz 130 kg wagi, problemy. I co się wydarzyło? Pewien bodziec, który dostałem od matki swojego dziecka. Bodziec, nie będę tutaj w to wchodził, ale to było wydarzenie, które totalnie mnie zbiło, zamurowało, i od tego momentu zaczęła się moja metamorfoza. Zacząłem od zmiany siebie. I zmiana siebie doprowadziła mnie do miejsca, w którym jestem dzisiaj. To tak bardzo pokrótce. I nie powiesz tam, czym był ten bodziec. E, wiesz co, jak waży się 130 kg, nie jest się atrakcyjnym facetem, nie ma się pewności siebie, jest się w depresji, w problemach, to czasami związki tego nie, nie przetrwają. I U mnie była historia, która ym, była zakończeniem związku, ale rozpoczęciem nowego życia ja dzisiaj za tę lekcję dziękuję, dzisiaj rozumiem, z czego to wynikało, ale od tamtego momentu zaczęła się moja zmiana i zaczął się najbardziej wartościowy mój nawyk, mm -hmm. czyli sport. Ja bym najpierw postanowiłem w pierwszej kolejności zmienić siebie. No bo zobacz, jak wyglądasz 130 kg, nie masz pewności siebie, nie jesteś człowiekiem atrakcyjnym. No mówmy się, no to jest jednak jakby... No to jest fakt po prostu. No, to no... jest fakt. Wchodzę teraz po tym wydarzeniu, patrzę na siebie i wszystko się zmieniło o 180 stopni. Tym bodźcem, dzięki temu bodźcowi, ja wszedłem kolejnego dnia na siłownię, gdzie patrzę, tu wysportowane ciała, piękne kobiety i ja. 130 kilo tłustego mięsa. Ale w głowie był cel, w głowie był cel, ja czułem, co się zmieni w moim życiu, jak ja zmienię siebie, od tego zacznę, od zmiany siebie. I teraz wyobraź sobie, że po tym czasie, tak naprawdę, ten początek 2-3 tygodnie to było przymuszanie siebie, do tego, aby, za, aby wejść ten nawyk, aby trenować. I pierwsze efekty, czyli te miesiąc, dwa, trzy, dziesięć kilo mniej, dwadzieścia kilo mniej, ja zaczynałem czuć inną energię. Ja nie wiedziałem, że rzucając wszystkie nieodpowiednie nawyki, umówmy się, soboty, imprezy. To nie jest nawyk sukcesowy. To jest nawyk, który bardziej pogrąża, jeżeli się to robi często. I chlanie, kiepskie żarcie. Tak, chlanie, kiepskie żarcie. Ja nie wiedziałem, Adrian, ja nie zdawałem sobie sprawy, że można się tak czuć, że można mieć taką energię, że można patrzeć na siebie w lustro, wręcz takim wiesz, podziwem: wow! I to był pierwszy moment, kiedy naprawdę czułem, że idę w kierunku pokochania siebie. Że ja widzę, że robię tą zmianę. Zaakceptowania, szacunku. Tak. Dokładnie i w tamtym momencie nie zaczęła się jeszcze droga biznesowa, bo ja cały czas próbowałem odratować to, co utraciłem, czyli cały czas, cały czas próbowałem wejść znowu w ten transport, miałem jakieś taksówki po drodze, meleksy na helu, e, próbowałem cały czas, ale ten efekt był taki, że te zarobki, one nie pozwalały na to, aby żyć godnie. Bankructwo, upadłość konsumencka, gospodarcza spowodowało, że ja cały czas spłacałem jakieś długi zaszłości. I zarabiając kwotę X, tak naprawdę 30% tej kwoty to były pieniądze, które wydawałem na, na spłatę zal zal zaległości, tak? Ale ten trening spowodował, że zacząłem się zmieniać, zacząłem się rozwijać, bo mając inną energię życiową, wszedł rozwój osobisty. Miałeś paliwo. Miałem paliwo. I w tamtym momencie, jak już zobaczyłem tą zmianę, doszedłem do takiej wagi 84 kilo, to był 2020 rok, hmm, zaczęło się zmieniać wszystko. Zaczęło się zmieniać Moje nastawienie, moje patrzenie na życie i jedyna rzecz, której mi brakowało, to znalezienie odpowiedniej drogi. Mhm. Wiesz, ja w biznesie działałem, powiedzmy biznesie, no umówmy się, to był biznesik, tak? Taki lokalny. Parę taksówek, dwa busy, które odratowałem, bo wcześniej miałem tę skalę biznesu dosyć dużą, no bo zatrudniałem 20 osób, mając 24 lata, więc to była dosyć, dosyć fajna skala. No i nie w tym tego... wieku to jest, to jest, to jest raczej imponujące. To jest dobry wynik. Tak, to jest dobry wynik i teraz wyobraź sobie, że w tym momencie, gdzie nie potrafiłem znaleźć tej swojej drogi, tylko tkwiłem w takim miejscu, gdzie widzę, że ok, zem... czuję rozwój wewnętrzny, czuję, że się rozwijam, czuję, że jest coraz lepiej ale czegoś brakuje, czegoś brakuje w tej sferze zawodowej. I teraz ciekawa historia, bo moja trzydziestka, na tej trzydziestce podchodzi do mnie dziewczyna, którą ja w ogóle nie znam, bo zorganizowano mi trzydziestkę i mówi do mnie, że jest branża, gdzie można zarabiać 10, 15, 20 tysięcy złotych bez inwestycji, jest to sprzedaż, no to myślę sobie, no tak, szarlatanka wjechała, nie? I oczywiście w ogóle w to nie wierzyłem. Ja w tamtym momencie myślałem, że jestem świadomym człowiekiem z otwartą głową, ale dla mnie to były, wiesz, jakieś tam dziwne MLMy, tego typu. Ja takie rzeczy nie chciałem w ogóle robić. I myślę sobie, dobra, jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie ten biznes, biznesik zarabia jakieś pieniądze, to są małe pieniądze, czemu może warto spróbować? I co więcej, nie spróbowałem ja, tylko mój brat. Wysłałem tam mojego brata po niego, <laughs> Łukasz, zobacz, to się będzie opłacało. Łukasz poszedł, zrobił naprawdę porządne pieniądze. Pierwszego miesiąca, drugiego, trzeciego, coraz większa kasa, mówię dobra, wchodzę w to. I teraz, idąc w tą branżę, ja jeszcze przed zaczęciem pracy, jak zobaczyłem, z czym to się wiąże, mimo że wiedziałem, z czym to się wiąże w teorii, jak zobaczyłem to w praktyce, co zrobiłem? Wyjechałem do Norwegii szukać nowego zajęcia, bo przecież moje ego, biznesmen, upadły, ale biznesmen, nie pozwoli na to, abym ja chodził od domu do domu, pozyskiwał klienta. I to był pułap, gdzie ja nie mogłem tego przejść. Ja w branży wdrażałem się parę dni, no bo to było coś, czego nie mogłem przepracować. Iść z do, od domu do domu, pozyskać klienta. I wyobraź sobie, że dochodzę do momentu, gdzie jadę na szkolenie firmy i patrzę na ludzi młodszych ode mnie, takich samych ludzi jak ja, i zarabiali 30-50 tysięcy złotych. Powiedziałem sobie, to ja nie dam rady? To ja nie mogę? I założyłem się na e, szkoleniu pewnej firmy o 10 tysięcy z dyrektorem tamtej firmy o to, że ja w pierwszym miesiącu zrobię lepszy wynik od niego. Myślałem sobie, że jak ja się zaprę, jak ja się uprę, jak ja sobie to zaplanuję, to nie ma możliwości, bym tego nie zrobił. i Wygrałem. O co wygrałem? Zrobiłem Jaki to był wynik? 10 umów, które zrobiłem, no i wygrałem nad tym dyrektorem. Oczywiście później ten zakład zbiliśmy, ale finalnie jest temat rozliczony, załatwiony. I dla mnie to było pokazanie, że to jest właściwa droga w moim życiu. Dlatego, że oprócz tego, że ja zarabiam, mogę zmienić swoje życie, bo nie mam sufitu, ja pomagam ludziom oszczędzać pieniądze. Wiesz, że nadal widzowie nie wiedzą, o czym, w jakiej branży mówisz? Bo tak ma być. Okej, okay, dobra. Co za architekt. Napięcie, dramaturgia. Słuchamy tak dalej. Być, tak ma być. Dobrze, nie? Słuchamy to dalej. najciekawsze zostawię na później. Prosimy. E, I teraz pozyskiwając, pozyskując tych klientów z terenu, to trwało miesiąc, dwa i zobaczyłem, że jestem w miejscu, gdzie mogę się rozwijać, ale są zasady, które nie są zgodne z moim sercem. Dlatego, że przychodzisz do kogoś jako przedsiębiorca, zakładasz działalność gospodarczą i wykonujesz tą sprzedaż. Ja się nie godziłem na zasady takie jak na umowie o pracy, jak na etacie. Ja nie wiedziałem, co więcej, jakie dokumenty na samym początku podpisuję w tej firmie. Okazało się, że, okazało się, że były to umowy o zakazie konkurencji. Czyli jak nie akceptujesz tych warunków etatowych, będąc przedsiębiorcą, to wylatujesz pod rygorem 100 tysięcy złotych kary. I oczywiście zakaz pracy w innej firmie. Pomyślałem sobie, nie, nie ma takiej możliwości. Ale podpisałeś to. Podpisałem to. Podpisałem to na samym porządku, nie wiedząc w ogóle, co mm -hmm. podpisuję. No bo wiadomo, no, wchodzisz do branży. Ja nie miałem w ogóle żadnej świadomości tego. Po tych dwóch miesiącach, jak zobaczyłem, że ode mnie się wymaga w sposób, który nie jest do końca fair, tamten moment, dalej uważam, że gdybym poznał te wszystkie zasady na samym początku, że będę musiał tworzyć jakieś plany naprawcze, że się będę musiał rozliczać z każdego dnia pracy, ja, to, ja, ja bym to robił dobrowolnie, bo jestem osobą, która ma wewnętrzną motywację, i ja wiem, po co tam przyszedłem, wiem, co chciałem robić z tą firmą, chciałem sobie związać przyszłość. Ale życie nie ma przypadków, tak się miało zadziać. Poszedłem szukać innego miejsca, innego miejsca, gdzie będę mógł zrealizować swoje cele. E, tutaj powiem bardzo fajny case, który mi też w życiu zmienił i w tamtym momencie ja nie potrafiłem tego tak zdefiniować, dzisiaj potrafię. Ja zawsze miałem bardzo mocne co? Po co i wiedziałem jaka jest cena. I dam ci przykład. E, co? Powiedzmy, chcę schudnąć 20 kg. Po co? Mm, żeby się lepiej czuć. Cena: 7 dni w tygodniu trening, rygorystyczna dieta, mało snu. Kurwa, już się dobrze czuję. Odmieńmy. Co? Zasłonęć 20 kilo. Po co? Bo zmieszczę się w strój aktora, wystąpię w filmie, zarobię pieniądze, które zmienią moje życie. Cena? 7 dni w tygodniu trening, rygorystyczna dieta, mało snu. Jak za darmo? Wchodzę. Ja w tamtym momencie zrozumiałem, co ja chcę, czego ja chcę, po co i jaką zapłacę za to cenę. A cena to była ciężka Systematyczna praca w miejscu, które da mi możliwość na rozwój i w miejscu, które we mnie uwierzy. I tą branżą, którą uważam, że zmienia życie handlowców oraz zmienia życie może to jest górnolotnie, że zmienia życie handlowców ale pomaga na pewno przy wykorzystaniu, przy, przy pracy, tak, że systematycznej pracy zmienić dużo w swoim życiu, również pozwala klientom na oszczędzanie pieniędzy na ciągłych podwyżkach cen energii elektrycznej. I tą branżą jest branża OZE. Ja wiem, że to się dużo. Coming mówię. out. Wiem, że o tym się dużo mówi, o tej branży, że takie zarobki i tak dalej. To nie jest łatwa praca. No ale umówmy się, czy w Polsce łatwo jest zarabiać 10-15 tysięcy? i czytałem statystykę, że chyba 1%, 37% ludzi zarabia około 10 tysięcy złotych miesięcznie w Polsce. To jest uważam bardzo mało, a jest to branża, która pozwala na takie zarobki oraz o wiele, wiele wyższe. Cały czas? Cały czas, dokładnie. No, w przyszłym roku, wyobraź sobie, już się teraz mówi o tych podwyżkach rzędu 70%, Słyszałem. więc e, to, co sprzedajemy, jest to produkt, który, tak jak powiedziałem, pomaga klientom oszczędzać pieniądze na cenach energii oraz na cenach ogrzewania. No bo jeszcze do tego dochodzi oszczędność w, przy ogrzewaniu. Czyli na chwilę, robiąc off-topic od głównego wątku, e, obstawiasz, że pewne czynniki takie makroekonomiczne w przyszłym roku spowodują, że fotowoltaika znowu będzie bardzo rozgrzana? Tak, uważam, że przez najbliższe lata będzie rozgrzana, ceny energii pójdą do góry, a my corocznie 100 tysięcy nowych domów powstaje, więc będziemy mieli coraz więcej klientów i uważam, że przed nami najlepsze lata. Ale chciałbym wrócić do tego głównego wątku, do tych nawyków, które mnie do tego miejsca doprowadziły. Mhm. Powiedziałem o treningu, o sporcie, bo to jest coś, co wpłynęło bardzo mocno na tą moją energię życiową. W sprzedaży energia jest najważniejsza. Energia, uważam, że wszystko jest w ogóle energią, wiadomo, to jest Oczywiście. nic nowego, ale ten sport w połączeniu z kolejnym nawykiem, który wypracowałem, no bo wiadomo, zejście ze 130 do 86 kilo, kilo to jest jednak... Um, no to, jest, to, jest, to, jest, to jest wyczyn. To jest wyczyn. Dieta, ale nie dieta od punktu A do punktu B, tylko właśnie zmiana nawyków żywieniowych. To jest coś, co spowodowało, że sport w połączeniu z tą zmianą wpływał na tą energię każdego dnia. Mhm. Ja spałem po 7 godzin, wstawałem wypoczęty i ten nawyk wypracowany, czyli trening, po treningu jedzenie, planowanie posiłków, doprowadziło mnie do tego miejsca, że te wszystkie, te właśnie podstawowe nawyki, czyli dbałość o, tak jak powiedziałem, trening, sport. Nawyki żywieniowe. Później wjechało planowanie, bo trening oraz dietę również trzeba było zaplanować. Te nawyki doprowadziły mnie, albo inaczej, te nawyki wykorzystałem po prostu w sprzedaży w biznesie. I to są dla mnie kluczowe nawyki, które spowodowały, że dzisiaj jestem w miejscu, w którym, w którym, w którym jestem obecny. Mhm. Rozważasz wystąpienie w przygodach przedsiębiorców, ale nie wiesz, czy masz coś ciekawego do powiedzenia? Pozwól nam to sprawdzić. Napisz na kontakt małpa Otrzymasz od nas specjalny formularz do wypełnienia. Na podstawie Twoich odpowiedzi damy Ci znać, czy to już dobry moment, aby się u nas pojawić. Wspomniałeś kilka chwil temu, że kiedy pojawił się fundament w postaci nawyków, jak trening właściwe odżywianie, planowanie, że zaczął się rozwój. Natomiast słowo rozwój jest słowem bardzo pojemnym. Więc co ono oznaczało u ciebie? Wiesz co, w pewnym momencie dla mnie rozwój albo rozwój osobisty, trzeba się rozwijać, to, są, to były takie trochę puste frazesy. Bo byłem w miejscu, gdzie co ja mam rozwijać? Co mam zrobić, żeby zarabiać większe pieniądze, żeby czuć się lepiej z sobą? I tym początkiem była właśnie sprzedaż, dlatego że sprzedaży zobaczyłem, że aby zarabiać więcej pieniędzy, no muszę podnieść swoje umiejętności. No nie ma opcji, nie ujadę. Tak samo jak nie ujedziesz na całym, na całym zbiorniku, nie pojedziesz stąd do Barcelony. No nie ma takiej opcji, musisz dotankować. Tak samo, aby zrealizować ten swój największy cel. Jak już wiedziałem, czym, co, 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 jest, co to jest za cel, wiedziałem, po co chcę go osiągnąć i wiedziałem, jaką zapłatę za niego cenę, to naturalnym było to, że trzeba podnieść swojego skilla sprzedażowego. Ja zacząłem od bardzo prostych rzeczy, które są dostępne, czyli YouTube, książki sprzedażowe. Wykopywałem różne szkolenia, ja robiłem te podstawy. To dzisiaj może zrobić każdy. od tego zaczynałem. Po jakimś czasie czytam sobie e, dziennie przynajmniej godzinę do dwóch na książkę, która później wpływa na to, że ja coś więcej wiem. Po przeżywanych 20 książkach zobaczyłem, że to jest wszystko o tym samym, ale pisane trochę innym językiem, innymi słowami. Do tego mój rozwój w kontekście managementu. Ja nigdy nie byłem menadżerem, ja zarządzałem pracownikami etatowymi, kierowcami. To była grupa ludzi, którzy wyjeżdżając za granicę w tych busach do 3,5 tony, śpiąc po 3-4 tygodnie w tak zwanym kurniku, ich celem było zarobienie powiedzmy 4-5 tysięcy, impreza w weekend, przywiezienie starej pieniędzy do domu, jak to określali, wszystko. Tutaj, w sprzedaży, zauważyłem, że są ludzie nastawieni, ambitni, nastawieni na cel, i wracając do tego mojego celu, e, aby go osiągnąć, rozwój to była naturalna kolej rzeczy. Do tematu podszedłem bardzo ambitnie. Widziałem w poprzedniej firmie menadżerów, którzy zarządzali ludźmi. Sama sprzedaż to jest jedno, ale trzeba się jeszcze rozwinąć jako menadżer, więc jak najlepiej się rozwijać? Praktyka. Praktyka czyni mistrza. Ja nie byłem w tym terenie praktycznie ani razu sam. Ja kogoś wdrażałem, nie mając tych umiejętności. Ja się uczyłem tego w praktyce, czytając równolegle książki, czytając szkolenia, ale to była ciągła praktyka. Ja w tym terenie czułem satysfakcję, bo wdrażam nową osobę, która do niej mówi, wow, Mateusz, ale ty masz wiedzę. A ja sobie myślę, no tak, ale mam wiedzę, trzy miesiące działalności w branży, i ktoś mi tak mówi. To była satysfakcja, to było paliwo, które tutaj. Czułem bardzo mocno i to napędzało. Wdrożyłem ileś ludzi do, do, swojej, do swojej grupy sprzedażowej, zacząłem zarabiać większe pieniądze. Zacząłem widzieć rozwój, który był w praktyce. I on był ciągły, bo każdego dnia prowadziłem zoomy, prowadziłem szkolenia raz w miesiącu. Do tych zoomów trzeba się było przygotować. Do szkoleń trzeba było zdobyć nową wiedzę. Jeżeli ten cel, bo będę mówił o tym często, o tym celu, bo dzisiaj ludzie nie mają tej świadomości, albo większość osób nie ma tej świadomości. Pewnie widzowie, którzy oglądają przygody przedsiębiorców, no to wiedzą i to jakby nic nowego nie jest, ale zapisane równo się zrealizowane. I ten mocno ustawiony cel powodował, że. Ja chciałem, chciałem iść do przodu i te wszystkie książki, kursy, szkolenia, praktyka, to jest dla mnie rozwój, tak definiuję rozwój. No dobra, a co to były za książki, za szkolenia, jakieś podaj nazwy tych książek, autorów tych szkoleń, jakiś taki wiesz, bardziej wejdźmy w szczegóły, żeby nasi widzowie, słuchacze coś mogli wziąć do siebie. Wiesz co, zacząłem od tych podstaw jak Brian Tracy. <grym> ja już chciałem z tobą zagrać sprzedażowe bingo, nie? Ciekawe co powie, Kiyosaki czy Tracy, nie? Zobaczymy. Wiesz co, to był początek, ale ja też dużo zadawałem pytań, bo oprócz tego, że zacząłem od Tracy'ego, ja obcowałem z ludźmi bardziej doświadczonymi od siebie. I Ja ciągle pytałem. Ja nawet siebie określałem taką... Trochę męczy dupą, bo potrafiłem dzwonić, pytać po moich znajomych z branży, których już miałem. Ale to jest ogromna siła i uważam, że to jest siła bardzo niedoceniana przez wiele osób, że masz gotowość do takiej postawy ucznia, studenta, osoby bardzo e, ciekawskiej w danej branży i jak dopytujesz tych wszystkich ludzi dookoła, to z mojej perspektywy to jest edukacyjny fast track do Twojego rozwoju. No bo oczywiście możesz nikomu nie zawracać. Dupy, jak sam powiedziałeś, i siedzieć tylko i wyłącznie w książkach, no ale przecież ci ludzie, oni pewnie przeszli przez dokładnie te same książki. I jak ty zapytasz się ich, i oni będą widzieli to, że jesteś żywo zainteresowany, może nie wszyscy, ale co który z nich chętnie pomoże, co powoduje, że to jest dla ciebie katapulta, tak czy nie? Dokładnie. Zobacz, te osoby tą drogę przeszły, tą praktykę, tą teorię. Wdrożyły i to już jest dla nich jest praktyka. E, ja dzisiaj powtarzam e, ludziom w swojej organizacji, jak robię jakiegoś Zuma, jak macie jakieś pytania, wątpliwości, pytajcie. Wiesz, ile osób z 60 zapyta? 10% Max? 10% to jest Max, tych najlepszych. Ja wiem po tym, jak ktoś pyta, to wiem, kto pracuje. Ja byłem głodny wiedzy, głodny wiedzy, bo wiedziałem, po co ja to robię. Ja czułem, że zmieniam swoje życie, mogę zarabiać ogromne pieniądze, nie mam sufitu. To chciałem być chłodny. Mnie nie interesuje, albo nie interesowało, albo nie interesuje zdanie innych ludzi, jeżeli nawet moja uprzednia dyrektorka mogła stwierdzić, że ja jestem męczy dupa. I co z tego? To ja zyskałem na tym z perspektywie czasu, ja na tym zyskałem, ja się dzięki temu rozwijałem, dzięki temu doszedłem do tego miejsca. To jest się zatrzymajmy, drodzy widzowie, słuchacze, cofnijcie ten fragment. I jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. Wierzcie mi, że na podstawie ponad 800 nagrań, które zrobiłem, to postawa, którą teraz reprezentuje Mateusz, która się może wydawać banalna, trywialna, nic nowego, ale naprawdę bardzo mało osób to reprezentuje. A w momencie jeżeli jesteśmy gotowi zaakceptować to, że ktoś nam zwróci uwagę w sposób trochę nieprzyjemny, typu tak jak powiedziałeś, że ta pani nazwała cię e, mę męczy dupą, to jeżeli to zaakceptujemy i mimo to będziemy cały czas szukać, dopytywać, pytać innych, to ci, którzy są trochę wyżej, oni tym bardziej widzą nasze chęci, podciągną nas do góry. Nie wszyscy, ale niektórzy owszem, więc naprawdę zachęcam, żebyście żeby do tego fragmentu wracali regularnie i wręcz przyjęli taką postawę, bo to nie może nie zadziałać. Prawda, panie Mateuszu? Wiesz co? To, że nie może zadziałać, to jest jedno, ale spójrzmy to z drugiej strony. Te osoby, których my, o których o którym my czerpiemy wiedzę, one również czują satysfakcję. Przecież to było moje paliwo. Tak jest. Jak do mnie podchodzi nowy handlowiec, ja jestem pół roku w branży i mówi Mateusz, wow, ale ty zamykasz sprzedaż. Jak to zrobiłeś? Jak to, jak tamto? Ja mówię, no, coś. Zaprosił mnie kiedyś Mateusz, z którym dzisiaj współpracuje w naszej firmie, do Wrocławia ze swoją partnerką na obiad. W jakim celu? Przecież pracujemy w innej firmie, nie jesteśmy w tej samej grupie sprzedażowej. O co chodzi? Oni się mnie wypytywali, jak ja to robię, jak zbudowałem zespół, jak zarabiam te pieniądze. Wiesz, jak wtedy się czułem? To jest uczucie, do tej emocji teraz wracam, to jest uczucie, które jest ze mną w tym momencie. To było piękne. Ja wtedy poczułem, że ja chcę dawać wartość, bo to do mhm. mnie wraca. Ja wtedy pomogłem. Może nazwijmy to, że pomogłem. Czyli dałem dobro, to mi wróciło razy dziesięć. I tutaj znowu się wtrącę jako narrator. To jest kolejny super istotny fragment, bo niektórzy z Was mogą mieć blokadę przed pytaniem innych, że nie będę komuś zawracał gitary, bo tamta osoba nie ma czasu, bo może dzieje ode mnie pieniądze i tak dalej. Ludzie, którzy są na pewnym poziomie finansowym, oni czerpią głęboką satysfakcję z tego, że są zwyczajnie potrzebni innym ludziom, no bo jesteśmy gatunkiem stadnym. Więc w momencie, jak ci goście pytali się ciebie, to się czułeś dobrze, nie dawałeś im wiedzę, Oni okazywali wdzięczność, masa dobrej energii w powietrzu. Tak. I ta dobra energia później to było to flow, które niosło. Ciężko jest wyjść z tego punktu zero, gdzie zaczynałem, bo teraz się do tego odniosę, zaczynałem z minusem. Jestem na spotkaniu, jakieś wezwanie do zapłaty i tą energię musisz zmienić. Ja z tego momentu wyszedłem właśnie stosując te nawyki i w momencie, bo to jest bardzo ważne, w momencie, w którym już wszedłem na tą odpowiednią, powiedzmy, wysokie wibrację, tak nazwę, ja już tego nie, sch nie schodziłem. Tam już było miejsce, gdzie to niosło. To powodowało, że każdy kolejny nawyk stawał się prostszy, bo zobaczyłem efekty, które mi to dało. Dlatego każdego będę zachęcał, aby jak najwięcej pytał i czerpał od tych osób, które już doszły do miejsca, do której zmierzają nasi na przykład słuchacze czy widzowie. Jak zapytałeś mnie, od czego zacząłem, powiedziałem, wymieniłem tobie Trace'ego. Może się to wydać, bardzo mało. Ale właśnie ja od tego zacząłem. Później były różne książki, psychologia sprzedaży, kiosaki, którego wspomniałeś, to wszystko było, ale równolegle z tym ciągłe zadawanie pytań i uczenie się od tych osób, które już były w miejscu, w którym ja chcę być. Ja bardzo dużo czerpałem. I jakby to jest ta podstawa, to jest ten klucz, czerpanie od innych i do innych ludzi równolegle Rozwijając się w domu, czyli właśnie przez czytanie, przez różne kursy, to jest moim zdaniem podstawa. Od tego trzeba zacząć. To jest punkt, który mamy chyba wspólny, bo ja to czasami na różnego rodzaju wywiadach, które udzielam, to jak ludzie się mnie pytają właśnie o kwestię chociażby edukacji, no to ja zawsze mówię, że no ja wiem, że jest Google, wiem, że jest Chat GPT, natomiast ja głęboko wierzę w to i to jest moja domyślna opcja pierwszego wyboru, że jak mam jakiś problem, rozkminkę, to najpierw się zastanawiam, która osoba na to mi może odpowiedzieć. Piszę do niej, dzwonię, rozmawiam, a dopiero potem, ewentualnie, szukam tego w książkach i w, in, i w innych źródłach, bo nie ma, uważam, cenniejszej formy przekazywania wiedzy niż z ust do ust, gdzie oprócz teorii ktoś daje jednocześnie kontekst, doświadczenie, pewne takie głębsze insighty, obserwacje, wnioski co potem spowodowało, że do czego pewnie niedługo przejdziesz. Zrobiłeś milion 10 miesięcy. Adrian, ale to tak nie do końca. No to słuchamy. My mówimy o tych 10 miesiącach, gdzie już byłem po pewnej szkole, szkole praktyki, szkole życia. Ja cały 21 rok, mimo tego, że zarabiałem pieniądze, byłem w firmie, która nie dawała mi działu wsparcia sprzedaży, nie dawała mi szkole, nie dawała mi tego rozwoju. To ja musiałem sobie to wszystko zapewnić. I teraz tak, zatrudnienie pracownika, nauczenie się, jak w ogóle poukładać dział wsparcia sprzedaży, aby struktura czuła. Że oni również mają coś więcej, oprócz tylko dobrego montażu i szybkiej wypłaty pieniędzy. To jest oczywiście bardzo ważne. I stworzenie tego wszystkiego to były koszty. Powiedzmy, zarabiałem sumę X. I wydawałem bardzo podobną sumę na wszystkie koszty. Popełniałem mnóstwo błędów, wiesz, bez doświadczenia. No, umówmy się, trzy miesiące doświadczenia w pracy jako indywidualny handlowiec, i później od razu budowanie zespołu, więc tego się trzeba było nauczyć. Musiało, tak. musiało, musiało boleć. I to musiało boleć finansowo, to bolało finansowo, dlatego że to, co zarabiałem miesięcznie, widziałem na, nazwijmy to, znajomych z branży, którzy w tamtym momencie wakacje, samochody, a ja przecież zarabiam taką kasę, ale na wakacjach nie byłem ani razu w 2021 roku. Ja cały czas pracowałem. Od poniedziałku do niedzieli. Później wow. przyszedł moment, gdzie dzisiaj wiem z perspektywy, z perspektywy czasu, że nie polecam takiej pracy, bo wychodzi taki moment wypalenia. Wychodzi taki moment, gdzie. Um, ja się o tym nie chcę mówić, ale doszedłem do miejsca, gdzie po siedmiu miesiącach, gdzie coś nie szło, rozpłakałem się jak dziecko w swoim domu, rzuciłem szklanką w ścianę, zacząłem wyć, zacząłem płakać bo nie potrafiłem sobie z tym poradzić. Przecież ja tyle pracy wykonuję, staram się, rozwijam, a zarabiam i muszę pożyczać pieniądze na to, aby dalej funkcjonować. Przecież wiesz, nawet jest wstyd. Szaleństwo. To, to Szaleństwo. E, dzisiaj wiem, że popełniłem dużo błędów, ale gdyby nie te błędy, Pytanie, czy bym był w tym miejscu, w którym jestem? Bo uczyłem się, na naj... jakby dostałem szkołę życia i to jest najbardziej wartościowa lekcja. Bo to, że ktoś sobie przeczyta dzisiaj te wszystkie książki, wykupi szkolenia i będzie siedział z tym w domu, to nie tego nie kupuje, to nie ma sensu. Jeżeli chcemy się w jakimś kierunku rozwijać, czytamy, kupujemy szkolenia, to musimy to od razu wdrożyć, wykorzystać. Adrian, zamykając temat planowania, bo to jest bardzo ważny nawyk. Jak już wiedziałem, co chcę. Po co to chcę, jaką zapłacę cenę, to pierwszym punktem było zapisanie tych celów. I pamiętam taką historię, jak wchodzą do mnie znajomi do mieszkania, e, znajomych, których dzisiaj w moim życiu już nie ma, ale ich serdecznie pozdrawiam. Każdy twierdzi w tym momencie, że. Uroki odpływa, rozwoju. Że odpływam, że ja już wiesz, psychoza, bo to były dla ludzi sumy nieosiągalne. W tamtym momencie ja w te sumy uwierzyłem. One były zapisane, zaplanowana droga, co muszę robić. Bo zapisany każdy dzień, czyli ile muszę zrobić leadów, ile muszę odbyć spotkań, ile umów chcę podpisać, ile osób chcę wdrożyć, czyli ile potrzebuję wypić kaw rekrutacyjnych, to było wszystko zaplanowane. Jak jednego dnia planu nie zrealizowałem, to nadrabiałem właśnie w sobotę. Jak nie wgrałem odpowiednio umów w tym czasie, który, który był zaplanowany, robiłem w niedzielę. Plan, zapisanie tych pięciu rzeczy, które muszę zrobić dziennie. I wiesz, jak było piękne, jak zapisałem pięć rzeczy, a ja je zrobiłem do godziny piętnastej? Hmm. To była znowu emocja, satysfakcja. Okej, okay, to teraz wrzucam dwie kolejne rzeczy z dnia następnego. I ja czułem, jak dowożę plan. Jak nie dowoziłem planu, to analiza. Co się podziało, że go nie dowiozłem? I ja to kształtowałem. Ciągłe zapisywanie. Tym teraz pokazał ci mój telefon, tam jest zapisany dokładnie cel. Na każdy miesiąc rozbity i w każdym tygodniu będę wiedział, co chcę robić. To jest bardzo ważne, aby wziąć sobie do serca, bo zawsze będę powtarzał, zapisane równa się zrealizowane. Kolejnym bardzo ważnym nawykiem to jest um, sen. Może to tak śmiesznie brzmi, że sen to nawyk, jednakże jak ktoś mnie zapyta, bo takie pytania również miałem, od czego zacząć tą swoją drogę, to od tej najważniejszego aspektu, jakim jest regeneracja, sen. Ja zacząłem medytować, medytować wieczorem, czyli wyciszać Godzina 20, wyłączony telefon. Wejście w swój stan, słuchawki na uszy, nawet taniec w domu, samemu, to może wyglądało śmiesznie, ale to był moment, który mnie wyciszał, wyłączał. Szedłem spać bez tej gonitwy myśli. Zobacz, piłkarze rozgrywają wielkie mecze. Bo za trzy dni kolejny wielki mecz. Przecież dla nich, ja wiem, że takie coś się tam dzieje w piłce nożnej, że jest bardzo mocna praca właśnie z psychologiem w kontekście tego wyciszenia. Że po tych emocjach, wiesz, ja byłem przyzwyczajony do problemów przez y, część życia i te emocje pozytywne, bo zarobiłem kasy, bo coraz bardziej się organizacja rozrasta. Te emocje trzeba było wyciszyć. Bo miałem momenty, gdzie nie spałem i nie byłem tak wydajny. I dojść do tego punktu, gdzie potrafiłem wejść na, na, na medytację, pozwoliło na pięknie przez noc. Na tą regenerację i na zaczęcie kolejnego dnia z takim powerem. Ale wiesz co, teraz tak pięknie mówię o tych nawykach, a też chcę ci opowiedzieć taką pewną historię. W momencie, kiedy budowałem, kiedy był ten mocno postawiony cel, byłem z, tego, z tej energii, można powiedzieć, braku, tego, tego, że chciałem, to było wszystko w praktyce pięknie. Dieta, trening, sen, planowanie, regeneracja. Wszystko było dopięte. I dochodzę do momentu, gdzie po jakimś czasie już zacząłem. Osiągać to zaplanowałem. Znaczyłem wiadomo nowe cele, ale już czułem to bezpieczeństwo finansowe. I był moment, gdzie było trochę zejście z tego wszystkiego. Było zejście, gdzie wiesz, ja robiłem sprzedaż. Sprzedaż uwielbiam, kocham to robić, ale podziało się tak, że ja byłem wręcz, to może em, źle zabrzmi, ale trochę nawet zmuszony do tego, aby założyć swoją działalność. Trochę byłem do tego zmuszony przez to, co się zadziało, aby nie stracić największego, aby nie stracić największego kapitału, który dzisiaj mam, czyli zaufanie ludzi co do mnie, to jest dla mnie priorytet. Założyłem tą działalność, bardzo dużo pracy, trzymanie nawyków i doszło do tego punktu, gdzie już idzie z górki, gdzie idzie dobrze. Te nawyki już były odsuwane na kolejny plan. Czyli już było milusio, już zrobiło się już... ciepło, wygodnie. Wyobraź sobie, że po trzech miesiącach wahania nastroju, znowu przytyłem z siedem kilą z poczucie, jakby jakaś depresja. Hmm. Ale jak? Mam to, co chciałem, przecież wszystko jest dobrze. A ja nie chcę stać z łóżka. Rozumiesz? To był taki moment, gdzie ja zdałem sobie sprawę, że ja te nawyki niby mam ukształtowane, ja lubię mieć legitymację do tego, co mówię, więc w tamtym momencie ja nie mogłem powiedzieć ludziom, słuchajcie, te te nawyki was tu doprowadzą, bo ja sam tego nie robiłem. Byłeś się niespójny. Czułem się niespójny. Do tego dołączył kolejny wątek, oprócz tej, medy zamiast medytacji, jedno, drugie, trzecie wyjście w tygodniu, bo spotkania biznesowe, no bo wiadomo, jakieś wino, szampan, przecież teraz trzeba się dobrze czuć. Co to jest takiego? I to było dwa, trzy razy w tygodniu. To nie było jakoś bardzo mocne, ale to powodowało, że kolejnego dnia czułem się pewnie jak większość Polaków, którzy wypiją dwa, trzy piwka wieczorem, pójdą rano do pracy na ten, powiedzmy, etat, i on tam nie potrzebuje mieć wydajnej energii. On nie, jakby, to nie jest jakby takie istotne. Z mojego punktu widzenia, gdzie ja byłem w miejscu, gdzie ta energia była mała, a jestem w miejscu, gdzie ona jest taka to wypicie tego alkoholu wieczorem powodowało, że kolejny dzień już nie było tego flow. Ja zszedłem z tej drogi, nawróciłem się i znowu widzę, jaki jest efekt. Znowu idzie wszystko do przodu, znowu kolejne cele, znowu się jeszcze bardziej rozwijam. Jak zobaczyłem ten punkt taki, gdzie było to bezpieczeństwo, ta strefa komfortu, hmm. to jest takie oklepane, wyjść ze strefy komfortu. Trzeba o tym mówić. A ja do niej doszedłem, w niej zostałem i kolejny raz z niej wychodzę. Jeżeli ktokolwiek chciałby z tobą, z wami współpracować, to kogo szukacie i na jakich zasadach? Zacznę może od tego, że jak ktoś z was chciałby z nami zacząć współpracę, to ja pokazuję wszystko na swoim Instagramie, mhejkowski. To jest mój Instagram, gdzie pokazuję tą pracę, nie tylko te piękne chwile, wiesz, wyjazdy, wycieczki i tak dalej, tylko pokazuję to, jak to wygląda od kuchni, czyli naszą pracę. Pokazuję wszystko. Dzisiaj nie mam tajemnicy. Do mnie ktoś przychodzi, przychodzi menadżer i chce zobaczyć wynik naszej spółki albo... Klientów. Ja mogę pokazać listę klientów, które zamontowaliśmy, tak aby każdy mógł wybrać sobie dowolny numer i zweryfikować to, jak my działamy. Ja szukam dzisiaj osoby ambitne, nastawione na cel. Ale może również ludzi, którzy mają taki sam problem jak ja i nie wiedzą od czego zacząć. Albo tkwią w miejscu, które nie daje im perspektywy rozwoju. Bo pamiętajcie, że sprzedaż to jest najbardziej rozwojowa rzecz, jaką w życiu znam, bo sprzedaż jest w każdym aspekcie naszego życia. O tym może szerzej kiedyś opowiem, o tym również mówię na swoich social mediach. I takie osoby szukam do swojej organizacji. My wszystkiego nauczymy. Jesteśmy w stanie nauczyć, ale z drugiej strony, jak jest ambicja, jak jest chęć zmiany, to to już jest połowa sukcesu. Druga połowa, to jesteśmy my. Dziękuję Ci bardzo, Adam. to ja dziękuję. Drodzy widzowie, słuchacze. Jeżeli dotarliście do tego momentu w tym nagraniu, to napiszcie w komentarzu słowo energia, bo wydaje mi się, że jesteście zgodni z tym i z moją perspektywą, że to jest słowo, które chyba dość dobrze opisuje generalnie sposób komunikacji Mateusza. Oraz dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście, aby Mateusz pojawił się u nas kolejny raz, żebyśmy nagrali kolejne odcinki dotyczące sprzedaży, biznesu, rozwoju. A tymczasem kłaniamy się nisko. Dziękujemy za Wasz czas i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. A tobie, Mateusz, kłaniam się nisko. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, Adren.